wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gothic 3. Ja jestem Robin Skateboard i lecimy! Jak ostatnio mówiłem tutaj, poszalejemy w ostatnim odcinku... Co się tak skradasz? A, dobra, chłopaki, już. Przepraszam, że się tak skradam, nie chciałem was wystraszyć. W ostatnim odcinku... Jeszcze włączyłem grę, dlatego może się przecinać przez pewien czas. W ostatnim odcinku... Tak, po raz kolejny mówię, w ostatnim odcinku. Tutaj biegaliśmy, zbieraliśmy worki pszenicy. Dla kolesi w mieście, w Monterze, w centrum miasta. Tam nie pamiętam, ile tych worków miałem mu przynieść. Jestem ciekaw, czy on nam mówił, czy nie. Tutaj mam 5 beczek z mlekiem, w ogóle nie wiem, gdzie będzie je chowa, ale okej. I tu mamy 11 worków pszenicy. Zaraz zobaczę, odszukaj puchary, nie, to będzie gdzieś na dole. Mleko, ile mleka potrzebujemy? 5 baryłek, więc mamy mleko załatwione, a pszenicy potrzebujemy 15 worków, także potrzebujemy jeszcze 4 worki, aby zakończyć to zadanie. Dlatego jeszcze będę tutaj chodził i szukał tych worków. Powinienem je znaleźć, mam nadzieję, że szybko. To pola nie są wcale takie ogromne, na jakie się wydają. Dlatego myślę, że gdzieś te worki będą. O, cóż tutaj rośnie? Słoneczne ziele, nie tego szukałem, ani nie rosy porannej. Mam nadzieję, że znajdę. O, jest dzik. Mam nadzieję, że dzik został wykończony już przeze mnie, tak jak widzicie. O, mała przycinka. Prawdopodobnie. Aha, okej, okay, tutaj te dziki, które załatwiłem, już leżą. No niestety musi się trochę gra poprzycinać, żeby chodzić dosyć płynnie. Za chwilę się rozgrzeje. Niestety, no Gothic 3 ma to do siebie, niestety. Dobrze, tylko gdzie te worki? Pozostały mi jeszcze 4 worki do znalezienia. Tutaj chyba już znalazłem wszystkie w tym miejscu, tak. Może w którejś z chat będą schowane. Zobaczymy w jednych z tych, które są tutaj na tym podwórzu. Nie, tu są tylko miejsca do spania, tylko takie zrobione, więc... gdzie mógłbym dostać resztę tych worków? O, tu widzę kolejne 2, okej, więc już jesteśmy bliziutko do zakończenia zadania. Jeszcze, o, tam są kolejne chyba. Nie, to kamienie, więc guzik nie ma. Może tutaj gdzieś w polu? Cóż to jest? Zając, pasie się, cwaniaczek. Cholera. Gdzie znajdę resztę tych worków? Ludziska, gdzie to jest? Chwila, tutaj widzę dużo roślin. Ja rośliny zbieram, niestety jest początek gry, a roślin nigdy dość. Jeśli zbiorę teraz, to nie będę musiał później się z nimi tak dużo bawić. Cóż my tu mamy? Niewolników, którzy nadwyrężają sobie kręgosłupy. Lepiej odejść. Lepiej, żebyśmy odeszli, więc nie będziemy... O, widzę worek, ale tylko jeden. Gdzie są pozostałe? Ile już mam worków? Mamy worków 14 i jeszcze jeden, jeszcze ostatni worek. Gdzie to cholerstwo będzie? Nie mam zielonego pojęcia. Kurde, worku, chodź tutaj. Teraz taki rzut okiem na tą... Och, tu są 2 przy ognisku. W życiu bym nie zgadł, że mogłem stać tak blisko tutaj. No i więc mamy wszystkie worki. W sumie pomogłem już tutaj Elberowi. Zostaw mnie w spokoju. Tak, już może, już ma znak, że tak powiem, w dupie. Więc możemy pomóc tutaj uciec jednemu z tych cwaniaczków. Jednemu z Rufusowi dokładniej. Ponieważ jak sami napisaliście, nie powinni najemnicy nas atakować, gdy będziemy pomagać mu w ucieczce. A oczywiście zrobię szybki zapis, jeśli ktoś by mnie skłamał. Ooo, będzie bite. Ale nie, okej, okay, Rufus, witaj. Jesteś jednym. Mówiąc mi coś takiego, dowodzisz swojej odwagi. Mówiąc mi coś takiego, dowodzisz swojej odwagi. A co mam niby do stracenia? W sumie racja. Albo mi teraz pomożesz, albo będzie po mnie. Okej. Okay. Jesteś jednym z niewolników? Jesteś jednym z niewolników, co? Niestety, nie zawsze tak było. Mhm. Ale takie życie. No niestety. Dobrze, może zdołam ci pomóc. Może zdołam. Chciałbym ci pomóc zresztą. Muszę się dostać do Okary. Jak do Okary, powiadasz. Czekają tam na mnie buntownicy. Dobrze, ale. Mam im do przekazania bardzo ważną wiadomość. Okara. Czekajcie, rzucę mapę. Czy jest tutaj Okara zaznaczona? Nie, chyba nie. Bynajmniej nie pamiętam. Dobra, zabiorę cię. Jaką wiadomość dla buntowników? Jaką wiadomość dla buntowników? Nie powie nam pewnie. Zapomnij. Nie powinienem ci mówić, dobrze. No dobra, zabiorę cię stąd. Ale jak? Biegnij, podążę za tobą. Biegnij, podążę za tobą. Co? Teraz? No a kiedy? Tak, dokładnie, biegnij. Dobrze, Rufus został przyłączony do naszej drużyny i teraz biegnie. Oczywiście, no jak mówiliście, nikt tutaj nie zwrócił uwagi praktycznie na to, że uciekamy sobie w las. Dobrze, Rufusa trzeba eskortować aż do obozu kolejnego buntowników, jak sami doskonale wiecie na pewno. A, i chciałem wam jeszcze powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Chciałbym, abyście traktowali mnie w Gothicu jak
człowieka, który... Nie teraz. A, okej, nie teraz, dobrze. Biegnę za nim, żeby tutaj nie zginął. Traktujcie mnie jak człowieka... O! Czekajcie, cholera, bo ten się tutaj... Kazał biec, a ja, kompletny idiota, pobiegł. Podziałało. No. Jesteś kompletnym wariatem. To bezi w końcu. To normalne. Dość tego, chcesz zwiadzić do Okary. Najemnicy na farmie mają inne zmartwienia. Najemnicy na farmie mają inne zmartwienia. Zwariowałeś? Nie rozumiem. Okej, dość tego? Chcesz zwiać do Okary, prawda? Dość tego. Chcesz zwiać do Okary, prawda? Tak, ale samemu nigdy mi się to nie ja uda. Ja bardzo chętnie podążę Okara za tobą. Okara jest strasznie daleko i aż roi się tam od groźnych na pewno nie jest bestii. Aż tak daleko. Biorę... Będę ci towarzyszyć w drodze do Okary, biegnij. Będę ci towarzyszyć w drodze A w tym czasie do będę mógł Okary. Mówić do was. Biegnij. Co? Teraz? Teraz? A kiedy? Chcesz mnie wkurzyć? Biegnij, ale już. Będzie jak go popędza. Okej, moi drodzy, więc tak, chciałbym, abyście traktowali mnie w Gothiku 3 jak swoistego nowicjusza. Znaczy, chodzi o to, że znam tą grę, grałem w nią dość dużo razy, ale chodzi o to, że nie chcę was zawieść w tym momencie. Po prostu można powiedzieć, że nie jestem tak dobry w tą grę jak w inne Gothiki, czyli po prostu... No, muszę się przyznać, że lamię i tyle, że niestety nie znam się aż tak super, więc myślę, że każda pomoc z waszej strony się przyda i chciałbym, abyście również byli dość wyrozumiali dla mnie, żebyście tutaj nie cisnęli mi, że o, Robin, jesteś noobem, nic nie umiesz. Bardziej chodzi mi o właśnie porady, które pomogą mi tutaj w rozgrywce. Możecie mówić, co powinienem zrobić teraz, na przykład jaki quest będzie ważniejszy, jaki mniej. Takie ogólne porady i raczej chciałbym, żebyście tutaj właśnie mnie nie cisnęli zbytnio. O, mamy stado wilków. Rufus, wiesz, no wilki tutaj są i nie chciałbym, żebyś zginął. Dobra robota. Dobra, ale wilki cię nie chcę, żeby zagryzły, dlatego pozwól, że je wytępimy. Okej, z wilkami tutaj akurat dzięki Rufusowi również nie będę miał problemu. Okej, dużo rzeczy. Tylko zbieram teraz szybko mięsko, oczywiście, żeby zrobić potem sobie z nich pasztyciki, yeah! Nie no, idziemy do Okary. O, kolejne wilki. O, tutaj jest małe obozowisko, ale dużo tych wilków. Te bestie nigdy się nie nauczą. Nigdy się nie nauczą. Patrz, no jakie one są złe. Okej, teraz jestem... O, cholera, stado wilków totalne. Dobra, teraz trochę głupio zrobiłem. Boże, nie chcę zginąć. A, uda się. Udało się, nie wiem jakim cudem. Okej, tutaj jest jakieś ognisko. Czy ty się zatrzymasz, Rufus, chociaż na sekundę? Dziękuję, bardzo to miłe z twojej strony. Ponieważ mamy tu metalowy kufer, który oczywiście otworzę. Złamany. No, niestety będzie złamał. Okej, no i dwa wytrychy poszły w pizdu, ale za to zrobiliśmy trzy. Jakieś tam jeszcze i tamki. Okej, więc co, do Okary, do Okary. Tutaj w ogóle sobie wilki zrobiły spożywienie z jakiegoś biednego cwaniaczka, który nie dożył tutaj za długo. Okej, muszę się łyknąć trochę w miksturki lepszej. Nie chciałbym tutaj wpaść w nagle w jakiegoś zębacza i zostać zagryziony na śmierć. Myślę, że F5, ponieważ tutaj, jak widzicie, czai się dużo różnych stworzeń, które mogłyby zrobić nam poważną krzywdę. Mam nadzieję, że szybko zejdziemy do tej Okary, do której nas tak prowadzi tutaj Rufus. Okej, Rufusie, bo tutaj widzę dwie rośliny. No dobrze, w takim bądź razie podążamy. I pamiętajcie, tak jak mówiłem tutaj, pomagać mi jak najbardziej, nie tutaj wrzucać ani nic takiego, bo chodzi o to, żeby było przyjemnie i miło, tak? Więc jo, pięknie, Rufus, prowadź, co tak wolno. Ja potrafię biegać szybciej, ale niestety musimy podążać za nim, ponieważ Rufus tutaj może być nie... O, chyba dotarliśmy na miejsce. Tak, to jest dość ciekawe w ogóle miejsce. Jak sobie widzicie w takim chwała dziwnym czymś przykryte. Udało się nam. Dobra. Siatką maskującą, wybrać. Dokładniej. Dziękuję, przyjacielu. Nigdy ci tysiąc tego doświadczenia. Nie było warto. Podziękowania są dobre, ale jeszcze lepsze są nagrody. Możesz wziąć wszystko, co masz. Wszystko. To Okara. Tak, dokładnie. 15 sztuk złota miał, no dobrze. Już trudno, niech stracę. Więc widzicie, moi drodzy, dotarliśmy do Okary. Za chwilę jest przykryta siatką maskującą, tak aby właśnie chować to, co w niej się znajduje, przed wzrokiem orków lub innych nieproszonych gości. Oczywiście jeszcze chcę zobaczyć tutaj teren wokół Okary. Widziałem tam jakąś skrzynię w oddali i chyba tego cieniostwora, co by znaczyło, że pilnuje czegoś naprawdę fajnego. Którędy my biegliśmy? Jakoś tędy, tutaj górą. Tak, jest tam ten cieniostwór albo coś w tym stylu, albo rozpruwacz. Ciężko czasami odgadnąć, jakie tu stworzenia się znajdują. Zobaczmy. Cóż, to chyba jest cieniostwór zdecydowanie. Widzicie, pozagryzał tutaj większość. Mam nadzieję, że z góry nie spadnie mi jeszcze jakiś na głowę. Okej, paskudny cieniostwór wręcz, czyli on jest jakimś questowym stworem.
Okej, chciałbym, żeby właśnie przeatakował i teraz będę mógł go... Fuck, jak on gryzie. Okej, ja nie pamiętam, jak załatwiłem poprzednie. O mój Boże, jaki damage. No bezi, teraz mamy przerąbane zdrowo, jeśli zostaniesz zraniony. Okej, może taktyka, czyli do tyłu, do tyłu, do tyłu. Mam drzewo ze sobą, dobrze. Okej, nie, no! Fucking shit! Nie chciałem zaatakować dwa razy, kliknąłem przez przypadek dwa razy i zostałem zagryziony. Czyli taktyka, atak, jeden atak, nie dwa, i do tyłu jest najlepsza. Dzięki temu nie otrzyma żadnych obrażeń, w ogóle sobie tutaj wziąłem kole, mam do przepity. Dzisiaj jakoś tak moje gardło dziwnie. Czuję się, jakbym miał taką gulę. Prawdopodobnie coś przełykałem, jakąś tabletkę, czy witaminy, czy coś takiego i po prostu się mi tak odbiło i takie jest dziwne uczucie. Pewnie nie, wielu z was też tak miało, że tak, takie dziwne jakby w gardle coś. Okej. Miesza o moich dzisiejszych dziwnych sprawkach. Czas zabić paskudnego ciężstwora, który skoro jest paskudny, oznacza to, że jest questa jakiegoś, czyli prawdopodobnie w okarze będziemy mieli zadanie. O, tutaj są dwa! O mój Boże. Okej, to jest ciężka skrzynia w ogóle. Tu jest dużo różnych rzeczy, jak widzicie. Okej, więc może je pozbieram. Okej, tego jednego cwaniaka chciałbym odciągnąć, a nie dwa. No chodź tutaj. Może skuszy? Dlaczego ja sobie tak po prostu nie będę postrzelałbym? Okej, tylko... O, ten drugi też się zainteresował. Ciekawy jestem, czy są dwa te ciężstwory. Okej, wpakujemy mu. O, no dobra. Ruszyły obydwa. Cholera, przed chwilą mi się udało jednego. Okej, zaatakował. Raz, cięcie. Uciekamy. Raz, cięcie. Uciekamy. Raz, cięcie. No i widzicie, ta taktyka jest idealna. Mam nadzieję, że drugi nie będzie chciał tutaj walczyć od razu. Okej. Dobra, jeszcze jeden strzał w tego. Tylko, że teraz z dwoma będzie mi ciężej. Okej, to trudno. No dwa na raz. Takiej rzeczy muszą się najwyraźniej zdarzać. Okej. Atak, atak. Czekamy na atak, czekamy na atak. Dobrze, cięcie. Mamy jednak z głowy. Drugi również, jak widzicie. One są strasznie mocne. Widzieliście sami, że załatwiłem jedną dosłownie 3 hity na poziomie łatwym. Na szczęście jest ten balans SI włączony, więc teraz one tutaj trochę myślą, mimo wszystko lepiej nad walką. Dobra, teraz bez problemu. Okej, jeszcze strzał i udało nam się. Widzicie, polowanie na cieniostwory, zadanie zaliczone. Więc tak, jak mówiłem, tutaj zadanie. Wow, 104 dla Okary? Tak mieliśmy od początku stówę. Ciężka skrzynia. Czy to ciężkie skrzynie to te skrzynie, w których znajduje się ekwipunek? Tak! O, jest jakaś kusza! Lepsza kusza! Co mnie cieszy, cieszy i to niesamowicie. Będę teraz na pewno strzelał więcej z kuszy. Cóż to za kusza? Budowa tej kuszy sprawia, iż jest bardzo poręczna i nie przeszkadza podczas podróży nawet w trudnych warunkach. Wow, fajna kusza. Podoba mi się. No i widzicie teraz, no, czyli jednak ciężkie skrzynie to są te, w których znajduje się fajny ekwipunek, prawdopodobnie. Czyli trzeba otwierać ich jak najwięcej. Okej, zapolowaliśmy na cieniostwory. Udajemy się do Okary. Chciałbym rozejrzeć się po prostu w tej Okarze. Raczej nie będę spędzał tam zbyt dużo czasu, chyba że będziemy mieli fajne zadania. Oczywiście Montera teraz jest na pierwszym miejscu. Chciałbym załatwić sprawy w Monterze najpierw. Okej, jak tutaj zejść na dół? Gdzieś tu powinno być zejście. Na pewno nie przez tą siatkę całą przejście, tylko gdzieś tu z boku. O, tak jest. Jak widzicie, są tutaj strażnicy na warcie. Oczywiście mamy zbroję buntowników. O, i jest do Okary teleport na kamieniu. Bardzo dobrze widoczny w sumie. Chociaż znając życie i moje szczęście, to bym go nie znalazł tak łatwo, gdybym przybiegł od tak sobie tutaj. A na szczęście się udało. Dobra, myślę, że zapis taki statyczny, znaczy taki, no, gruby zapis, nie szybki zapis będzie lepszy. No i wbijamy do środka. Witam. Buntownicy. Buntownicy mnie tutaj lubią najwyraźniej, więc mogę wejść bez problemu. Nikt mnie tutaj nie zaatakuje. Widzicie, i to jest takie fajne miejsce, takie naprawdę klimatyczne. Podoba mi się tutaj już od samego wejścia. Mamy tutaj człowieka z gitarą, mamy tutaj ludzi siedzących. O, i mamy kowala. Manig, kimkolwiek jesteś, nowa witaj. Twarz. Witaj w Okarze. Również witaj. Przyda nam się każda para rąk. No, domyślam się. Jesteś kowalem? Jesteś kowalem? Kowalem, kucharzem, poszukiwaczem i niebiosa wiedzą, kim jeszcze. Im jest poszukiwaczem, ludzi, o nie, trzeba go zabić. Zadań spada na mnie. Cholera, poszukiwacz. Gothic Vanuc, kruka. Potrzebuję broni. Potrzebuję broni. Dawaj, wszystko co masz. To największa kuźnia broni buntowników w całych krainach centralnych. Nice. Mogę ci coś sprzedać. Super, fajnie. Potrzebujecie więcej ludzi? Potrzebujecie więcej ludzi? Tak, i to bardzo. Okay. Nasz przywódca Roland prawie już nie ma komu wydawać rozkazów. Roland. Przyda nam się każda para rąk. Rozumiem. Gdzie znajdę waszego przywódcę? Gdzie znajdę waszego przywódcę? Idź do kopalni. Mieszka w jaskini na dole. Załatwię wam więcej ludzi.
Jeśli znasz ludzi, którzy zgodzą się walczyć za króla, sprowadź ich tutaj. Rozejrzyj się dookoła Okary. I po farmach Montery. Jestem pewien, że pełno tam zagubionych dusz. Które zgodzą się przybyć. Dobrze. Farmer Rufus ma dla ciebie wiadomość. Bardzo dobrze. Pewnie przynosi wieści z Montery. Mm-hmm. Dziękuję ci, że pomogłeś mu się tutaj dostać, przyjacielu. Ja sprawy. Okej, widzicie, dostaliśmy tutaj doświadczenie i złoto. Pokaż mi swoją broń. Cóż ty masz? Miecz półtora ręczny, projekt miecza i miecz dwuręczny. Ach, dwuręczny nie chcę. A jakie ja mam projekty? Czy tutaj się nie wyświetlałem? Właśnie, muszę się udać w jedno miejsce, żeby sprzedać fanty, które mam. Długi miecz, o, fajny, 75, 80 jest półtorak, ale za własne wykucie i tak dalej będziemy mieli więcej, 16 tysięcy, a ten 12 projekt, o, to taniej. No to tak, on ma 11 kafli, sprawdzę sobie, pozwólcie, jakie ja mam projekty, do miecza, to będą tu, miecz już mam półtoraka, tylko bryłki rudy żelaza potrzebuję, żeby go wykuć. Po czym jak go na ostrze będę miał 100 obrażeń, to jest taka ilość, że wow, naprawdę. Oczywiście możemy pomodlić się teraz, jak widzicie tutaj chram do Innosa. O, i Rufus. Nie masz nic do roboty. No, ej, bez takich mitów przyprowadziłem cię, a ty tak się odwdzięczasz. Zapiszę się i pomódlmy się do Innosa. Zobaczymy, co będziemy mogli złożyć w ofierze temu bogowi. Innos oczywiście jestem tak jakby po jego stronie, dałem moc życiową. Wytrzymałość. Ile? Moc życiową. Ile chcesz za moc życiową? Za 5 punktów nauki 20 życia. Czekajcie, ile ja mam punktów nauki? Charakter? 10. Czy ja to 10? A 10 chyba zostawiłem na to lepsze otwieranie zamków, na najlepsze. 60 zdolności łowieckich? Nie, złodziejskich. Ja mam 31. Och, to chyba nie nauczę się tego zbyt prędko, a życie mi się przyda. Dobrze, skoro mam być wojownikiem, życie jest ważne, dlatego myślę, że moc życiowa mi się teraz przyda. O, 40 punktów życia, od razu więcej będzie na pewno. Przydałby się jeszcze wytrzymałość, ale to w swoim czasie wszystko powolutku. Udajmy się do kopalni. Widzicie tutaj w kopalni kopacze jacyś kopią. Skradasz się jak jakiś złodziej. Tak, skradam się jak jakiś złodziej. Skradam, ale spokojnie. Czy ja mogę nie mogę chyba korzystać z tej bryły, którą wykuwasz tutaj. A tutaj jest jakieś dziwne przejście. Aha, dobra, oni tutaj kują, kopią, robią dziwne rzeczy różne. Wszyscy się nagle spojrzeli na mnie, co ja tutaj robię, ale ja tylko przyszedłem popatrzeć. Chłopaki, co tutaj wyczyniacie? Chlebek, woda, nie będę wam tutaj kradł tego. O, mogę żyłę żelaza, czyli tego chyba, czego poszukuję, aby wykuć mój nowy miecz. Zobaczymy, czy będziemy uda się cokolwiek wydłubać z tej skały. Okej, 5 bryłek. A nie czy mogę? Nic więcej. Dobrze, więc teraz fajnie jest dosyć poprawiony tutaj ten system. Okej, a tutaj jest. Aha, tu jest o jakieś śmieszne wejście. Można wskoczyć do komina. Hyc! O mój kurde. O Boże, co ja zrobiłem? Chyba już nie wyskoczę. Aha, wskoczyć do Nie, ja mam naprawdę genialnie. Nie, mistrz świata. Dobra. Wskocz do komina. Hyc i po robocie. Aha, Boże, Robin. Świetnie. Tak pomyślałem. Fajnie będzie wskoczyć do komina. Na pewno się nic nie stanie. Oho. Fuck. To było głupie. Dobra, teraz niestety moją głupotę musicie płacić wy. Chyba, że sobie przewiniecie wczytywanie i będziecie mieli tyle z głowy. Ja nie wierzę. Można wskoczyć do komina. Nie, no normalnie. Mistrz świata. Okej. Okay. Wczytuję się szybko, dobrze, że będzie szybciutko tą rudę wykopie nam. Miejmy nadzieję, a może teraz nawet więcej tej rudy wydobędziemy, kto wie. Okej, będzie kopaj. Tylko im więcej, tym lepiej. Właśnie, muzykę zapomniałem podgłośnić. Podgłośnić, ale to może w następnym odcinku, tak, 5 brek. Ponieważ najwyżej w Camtasii podgłośnię dźwięki z gry, a w następnym odcinku podgłośnię sobie już tutaj dźwięki w grze, żeby nie mieć... tak powiem, no tutaj trochę za cicho, tutaj za głośno. Takich różnych dziwnych rzeczy. Okej, okay, w głąb pełzniemy. Cóż my tu mamy? Podziemia, jak sami widzicie, dość duże. Są różni buntownicy, kuferki. Oczywiście nie mam zamiaru ich tutaj zbyt okradać mocno. Chociaż w sumie bym chętnie tutaj obrabił, co trzeba. Jest jakiś śpiący buntownik. Ach, obudziłem cwaniaczka. Okej, okay, bryła żelaza. Czy ja mam potrzebuję żelazo, aby wykuć miecz? Ej, dlaczego mi się zdjął mój mieczyk piękny? Zastanawiam się, muszę go... I tarcza, i miecz. O nie, tego nie lubię. 5 brek. Okej, okay, sprawdzimy jeszcze na szybkości, czy mogę już półtoraka machnąć? Tak, ale potrzebuję 180 siły. O mój Boże. To już gorzej. Naprawdę, okej. Okay, i tarcza.
czaszki oczywiście, najlepsza jaką aktualnie posiadam. Ile ja mam siły? Czekajcie, 170. Kurde, straciłem 10 punktów, a mogłem je w siłę dać i bym mógł nosić mojego półtoraka, którego sobie wykuję. Za chwilę, a Boże, buntownicy tutaj siedzą. To jest czyjś dom, tak jakby szał. Jeśli masz złoto lub srebro, przynieś mi je. Okej. Okay. Dam ci dobrą cenę. O, mam kolejnego cwaniaka. Co tu robisz? To dobrze. Opiekuję się tą kopalnią żelaza. Aha. Dodatkowo dbam o to, abyśmy mimo trudnej sytuacji nie ugrzęźli w biedzie. Zabieram bogatym i daję tym tutaj. Ej, Sean ma taki sam głos jak ten główny koleś od najemników w monterze. Naprawdę nie mogli wynająć kogoś innego do dubbingu, to nawet ja bym mógł zdubbingować tego Seana. Ech, no nic, widać, że Gothic 3 trochę tutaj ubogo w dubbing. No trudno, jesteś złodziejem, który przekazuje swe łupy buntownikom. Rozumiem. Jesteś złodziejem, który przekazuje swe łupy buntownikom. Przed wojną byłem zwykłym farmerem w Geldern. Dziś zbieram artefakty. Rozumiem. Wojna wiele zmienia, okej. Okay. Opowiedz mi o więcej o artefaktach. Ostatnio znacznie wzrosła wartość relikwii pradawnych. No bo magowie szukają. Niektóre z nich posiadają podobno właściwości magiczne, wydają boskie się artefakty. Podobno ostatni patrol, jaki wyruszył z Montery. Odnalazł jeden z nich. Gdzie co można zdobyć w Geldern? Co można Dawno tam nie... Aha. Ale z pewnością fajnych wala artefaktów. Się tam kilka fajnych Aha, artefaktów. Aha, w Geldern powiadasz? Podobno w Geldern mają w Geldern. Nawet hełm pierwszego paladyna. Wow, to ciekawe. Znajdź hełm pierwszego paladyna, nowe zadanie. Gdzie znajdę twojego szefa? Gdzie? Paladyn Roland zasiada w tamtej jaskini. Okej, okay. Nauczysz mnie czegoś w złodziejstwie? No. O, on ma tutaj dużo różnych ciekawych rzeczy, więc spoko. Gdzie znajdę teraz ten boski artefakt? Roland wysłał do Goty patrol rozpoznawczy. Aha. Mieli artefakt ze sobą. Przywódca oddziału sądził, że pomoże im w walce. Artefakt jest niesamowicie ważny. Spytaj Rolanda. Okej, okay. Handel. On skoro chce, proponuje nam dość dobrą cenę, to czemu nie sprzedamy u niego tych szkatułek i tego wszystkiego, co chciałem sprzedać w tym poprzednim obozie buntowników? No dobra, to ja mu sprzedam w sumie te wszystkie jakieś rzeczy i skóry i w ogóle. No, trochę zawsze pieniążków nam wpadnie, tak? Okej, okay. Magiczne sztabki, wilcze skóry mogę sprzedać, zęby, te wszystkie jakieś takie rzeczy, które są nam zbyteczne aktualnie. Kły dzika, po co mi to wszystko? Trochę za dużo mam czarnych robarów, ale nigdy nie wiadomo, kiedy to może się przydać. Okej, okay, miecze. Na pewno miecz dwuręczny sprzedam, nie będę z niego korzystał. Szeroki mieczyk zostaje póki co, rapier sprzedam, orkową zgubę zostawię. Okej, okay, miecz, tutaj kolejne miecze. Dużo różnych mieczy, nie wiem skąd zebranych. Łuk na pewno również. Strzały, nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą, dlatego warto sprzedać. Dużo kurz i halabard. Również sprzedam je, topór, włócznie, także kosę również i tyle. Tarcz w sumie mogę sprzedać praktycznie wszystkie tarcze, chociaż może zostawimy sobie te troszeczkę lepsze. Amulety na pewno do maksymalnej many będą mi potrzebne. Ochrona przed pociskami, max wytrzymałości już mam full, więc również sprzedam. Czary, na pewno jakieś czary, telekineza zostawmy, przywołanie zwierząt. Magda słucha na cel okoliczne zwierzęta, to może zostać sen, myślę, że mógłbym sprzedać jeden, czekajcie, to się sprzedam, tak, oswajanie zwierzęta zostawimy i zwierzęta nie wiadomo kiedy, o, otwieranie zamków, otwiera większość skrzyni drzwi, to jest fajne, mgła w sumie sprzedam, światło również, ulecz chorobę, zostawmy sobie leczenie z rodzicielem również, leczenie zwyczajne, oczywiście, miecz, o, kula ognia. Wypędzenie zła, nie wiadomo kiedy się przyda. Fala płomieni, skąd ja to mam? Ognisty pierścień, który rozszerza się paląc wrogów. Fajnie. Okej, okay, dołożymy złoto i zahandlujemy. Mamy 31 tysięcy, czyli nasz majątek wzrasta z każdą chwilą. To mnie bardzo cieszy. Możemy pójść wykuć sobie naszego półtoraczka, więc czemu by tego nie zrobić, skoro już jesteśmy. I myślę, że na tym wykuciu mieczyka zakończy odcinek, który trwa, mam nadzieję, że już dostatecznie długo. Nie no, mój hyc do komina naprawdę był zbyt epicki. Co się dzieje? Cały obóz walczy z jednym pełzaczem. A, szybko, kradną expa! Dawać mojego expa! Haha. Będzie za tobą tęskni. Skąd ten pełzacz się tu wziął? Po pierwsze. Po drugie, czemu wszyscy rzucili się na biednego jednego pełzacza? O, wytrych. Który zarąbę i chętnie. Okej. Okay. O, i coś tam. O, tu są jakieś... Skradasz się jak jakiś złodziej. Tak, jestem złodziejem, moi drodzy. Dobrze, dawać mi tutaj szybko kowadło. Jak? Nie, młot Kowalski. Co? Młot Kowalski? Naprawdę nie ma młota Kowalskiego? Gdzie ja spuściłam młot Kowalski? To nic nie da. Dobra,
chwila. Naprawdę? Młot Kowalski? Czy ja nie mam młota Kowalskiego? Gdzie jest ten cwaniak, który sprzedawał tutaj przedmioty? Nie idziesz spać! Musisz mi jeszcze sprzedać co nieco. Człowieku, czego chcesz? Młot Kowalski. Ale Kowalski? No tak, w sumie. Kowalski. Mój Boże! Młot Kowalski! Kowalski! Nazwisko ludzi! Młot Kowalski! Boże! Dopiero teraz zauważyłem, że nazwisko Kowalski wziął się, albo mogło się wziąć od tego, miecza Kowalskiego. Tak? Nie wiem. Dobra, miecz z tym. Jeden mieczyk, półtora ręczny. Dziękuję. Teraz jeszcze go na szybko naostrzymy. Co, dzięki czemu, uwaga, będziemy mieli mieczyk 100 obrażeń. Wow, super. Ach, jest o wiele lepszy, ale niestety chyba... Chwila, czy ja mogę go nosić już teraz? Jakim cudem to się stało, że ten półtorak potrzebuje 170, a tamten, którego chciałem kupić, 180? Czy ten ma jakieś obniżone tutaj potrzeby, że tak powiem? Miecz półtora ręczny, jaka kosa! Patrzcie, jakie to jest zajebiste. Wenzelowi będę mógł oddać już jego mieczyk. Patrzcie, jaka moc! Z taką czachą fajną. Nie no, mega wygląda. Jestem ciekaw, czy jeszcze będę mógł okraść ten kuferek. Zobaczymy, zapiszę się F5. O, moja mama zaraz mi tu pewnie wpadnie. Miejmy nadzieję, że nie, bo będę musiał przystopować. Okej, okay, na szybko jeszcze kuferek. O, na szczęście nic nam nikt nie zrobi. Okej, okay, to co? Ja się zapisuję teraz tutaj. Udamy się później do jaskini. A ty gdzie idziesz? Mam nadzieję, że... No, nie do mnie. W następnym odcinku udamy się do tamtej jaskini. Pogadamy z szefem tutaj o kary. No i tyle. Dobra, dzięki za obejrzenie odcinka. Mówi Rubin Skateboard. Mam nadzieję, że wam się podobało. No niestety mały fail z tym hycem do komina wyszedł, ale spoko. Trzymajcie się ludziska, na razie, zdobyliśmy nową kuszę i broń, także super, lecimy do przodu. Trzymajcie się, na razie, pa pa.